Już w najbliższą niedzielę wzdłuż ulicy Patrii staną kaziukowe stragany, scena, a na niej ludowi artyści. Wydarzenie już o godzinie 9 rozpocznie msza w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. O oprawę muzyczną nabożeństwa kaziukowego zadba chór Primo. Dla tych, którzy lubią pospać lub dłużej celebrować niedzielne śniadanie, kolejna msza o godzinie 11, podczas której zaśpiewają Jezioranki i zespół pieśni ludowej Szuwarki. Jarmark oficjalnie rozpocznie się kwadrans po 10. Na kaziukowych straganach mnóstwo lokalnych smakołyków, a że warto ich popróbować, cóż, do tego chyba nikogo przekonywać nie trzeba. Prócz chlebów, miodów, mięs i innych rozkoszy dla podniebienia, na jarmarcznych stoiskach będzie można nabyć również rękodzielnicze cudeńka wykonane przez twórców ludowych. Nie zabraknie palemek, pisanek, kurczaczków, serwetek i całego mnóstwa innych niepowtarzalnych przedmiotów. Oczywiście stragany to również raj dla dzieciaków, które z równą mocą buszują wśród sprzedawców, jak i w kieszeniach rodziców. Starszym i młodszym gościom jarmarku towarzyszyć będą ludowi muzycy. Sceną zawładną między innymi przeroślaki, szeszupa, ancyjas, wigranie, pojawią się trzy solistki oraz kapela Onegdaj z Filipowa. To już 23. edycja Suwalskiego Kaziuka, a na pomysł jego wskrzeszenia w miejskich warunkach przed laty wpadł ksiądz Lech Łuba. Ta niepozbawiona kolorytu i uroku impreza gromadzi rokrocznie tłumy mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości. W tym roku zapewne będzie podobnie.